Dremne, czyli Skrzaty z Pomorza, to tytuł słuchowiska, który powstaje na podstawie słowińskich legend i demonologii. To historia o skrzatach, które zdaniem wielu wciąż żyją. Między nami Słupski Teatr Tencza już w ubiegłym roku zajmował się pomorską demonologią, nagrywając krótkometrażowe filmy na zamówienie muzeum w klukach. Jednak słuchowisko znacznie będzie się różniło od ubiegłorocznych produkcji. No, trzeba pewne rzeczy opisać. Więcej, więcej musi być pewnych rzeczy opisowych, które tam pokazane są w obrazie i opis byłby jak dwa grzyby w barszczu. To tutaj trzeba to zastąpić, zastąpić słowem, opisem. Rozbudowany jest, jeśli chodzi o ilość postaci. Tutaj gra cały nasz zespół aktorski, czyli osiem osób w słuchowisku. Yy, oprócz tego będą piosenki, yy, będzie pięć bodajże piosenek. Przede wszystkim słuchowisko będzie znacznie dłuższe niż film. Ten trwał około 10 minut, natomiast teraz aktorzy przygotowują materiał, który będzie trwał nawet ponad 40 minut. Całość gotowa ma być jeszcze w maju. To człowiek! Zobaczył nas! Wypapla wszystkim! Ludzie to straszne gaduły! I co teraz? Nie możemy go puścić wolno! Zakopmy go w lesie! Mrówki załatwią resztę. Za dużo roboty. Lepiej wrzućmy go do rzeki, niech spłynie do morza. Lepiej wrzućmy go do gardna. Tam go nikt nie znajdzie.